Cześć, mam z tej strony Adik, witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj zapolujemy na matkę wyzysku. Na początku zacznijmy od Warframe'ów, które przydadzą nam się podczas walki z orbem wyzysku. Najczęściej widuję trzy Warframe'y. Jest to Neza, Zephyr i Wukong. Często też możemy zobaczyć na przykład Inarosa, Rhino, Warframe'y, które specjalizują się w przeżyciu. Zanim ruszymy do boju, potrzebujemy jeden składnik, rozrzedzoną termię. Możemy ją uzyskać jedynie w trakcie trwania wydarzenia pęknięcia termalne, które obecnie powróciły po raz drugi. Link do materiału odnośnie pęknięć termalnych znajdziecie w opisie tego filmu. Quest, zadanie, zaczynamy na zapleczu Fortuny, u samej Eudiko. Przedział poziomów, jak sami widzieliście, do najniższych nie należy, jest to 40 do 60 poziomu. Dlatego przydatne tutaj są frame'y, które specjalizują się w przeżyciu. Gdy już znajdziemy się na Orbfali, skierujemy się do jaskini na wschodzie mapy. Tam znajdziemy wrota do zniszczonej placówki o nazwie Pokład 12. Aby przywołać orba, należy umieścić rozrzedzoną termię w zagęszczaczu termii. Po krótkiej wstawce przed nami ukaże się boss, orb, matka wyzysku. Teraz musimy strącić orba na ziemię. W tym celu strzelamy w świecące skały tuż pod odnóżami naszego przeciwnika. Gdy orb runie na ziemię, zaczyna się prawdziwa walka. Naszym zadaniem jest zniszczyć wszystkie wentylatory. Są cztery. Po jednym na bok i dwa z tyłu. Po zniszczeniu pierwszego pozostałe zamarzną. Orb przemieści się w inne miejsce, jak również zacznie przywoływać pomniejsze arachnoidy. Aby roztopić zmarzlinę na wentylatorach, musimy użyć termosów z termią, które pojawiają się w ukazanych miejscach. Na maszynach jest wyświetlony czas, pasek, który sygnalizuje, kiedy pojawi się następny termos. Owymi termosami musimy rzucać w wentylatory orba. Po dwóch trafieniach zmarzlina znika, co czyni wentylatory podatne na obrażenia. I tutaj bardzo dobrze radzą sobie archgany. Po zniszczeniu wszystkich wentylatorów orb ucieka. Teraz kontynuujemy walkę na powierzchni, a sam orb zaczyna przywoływać arachnoidy chłodziaki, przemawiając do nich czule niczym matka do swoich dzieci. Podczas wyjścia z jaskini pamiętajcie, aby zabrać jeden termos ze sobą. Przyspieszy to waszą walkę z orbem. Gdy już wyjdziemy z jaskini, naszym zadaniem jest przegrzanie orba. Powtarzamy to 3 razy za każdym przegrzaniem, niszcząc jeden ze słabych punktów. Pasek przegrzania widzicie w lewym rogu, zaraz pod mapą. Ważne jest, aby zabijać arachnoidy chłodziaki, które będą przybywać w celu schłodzenia orba. Z nich też zdobywamy termos z chłodziwem. Musimy go ogrzać w specjalnych szczelinach termicznych, które otwiera orb podczas uderzenia ciałem w ziemię, co również powoduje schłodzenie orba. Czyli wszystko jasne. Zabijamy chłodziaki, zbieramy termosy, podgrzewamy je i rzucamy w orba. Nagroda? Całkiem pokaźna, ponieważ otrzymujemy mnóstwo surowców, najdroższe toroidy, części do Hildryn i mamy również szansę na efemerę lodu bądź elektryczności. A jeżeli mało wam Warframe'a w moim wykonaniu, chcielibyście ze mną pograć bądź też pooglądać po prostu więcej, dowiedzieć się czegoś, zapraszam na codzienne streamy na Twitch TV. Codziennie o 18 gram razem z moimi widzami Warframe'a, robię też codzienne giveaway, więc można coś wygrać. Także dziękuję jeszcze raz za obejrzenie tego materiału, pozdrawiam i do zobaczenia na streamach bądź też do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się, cześć!